Debata jedynki. Krzysztof Grzesiowski. Proszę Państwa, niespełna miesiąc temu na portalu wizjerprawny.pl można było przeczytać, co następuje. W obliczu narastającego problemu niewypłacania wynagrodzeń podwykonawcom mimo terminowej realizacji wskazanych inwestycji drogowych pojawia się konieczność wprowadzenia prawnych instrumentów ochrony podwykonawców, którzy narażeni są na zbyt duże ryzyko. Ten fragment niech będzie wprowadzeniem do dzisiejszej debaty jedynki, w której będziemy mówić o pieniądzach, i to dużych, i o firmach, najczęściej małych i średnich, zaangażowanych w realizację kontraktów drogowych. Gośćmi programu Pierwszego Polskiego Radia są dziś pan Jacek Gryga, zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór państwu. I pan dr Mariusz Miąsko, ekspert prawa transportowego. Dobry wieczór, panie dyrektorze. Dobry wieczór państwu. Uprzedziłem pana, panie dyrektorze, ale to pytanie padnie. Jak pan reaguje na nazwę Astaldi? No cóż, reaguję jak na jednego z wykonawców, którzy realizują w naszym kraju duże kontrakty infrastrukturalne, w tym również budowę dróg. No ale chyba nie realizują tak, jakby pan tego oczekiwał, skoro generalna dyrekcja musi za niego płacić, za tego generalnego wykonawcę. No cóż, niewątpliwie jest to jeden z większych problemów, jaki dotknął już firmy zarówno przed laty, jak i dzieje się to w tej chwili. Tak, no jest to pewien problem, aczkolwiek tu w przypadku firmy Astaldi muszę przyznać, że w ostatnim czasie doszliśmy do takiego porozumienia, gdzie w uzgodnieniu z tym wykonawcą za prace wykonane przez podwykonawców realizujemy płatności w pierwszym rzędzie, to znaczy już z pominięciem przelewu dla Astaldi. Pieniądze wpływają bezpośrednio do podwykonawców i tak jak mówię, jest to w porozumieniu wykonywane z tą firmą. To proszę sprostować, jeśli coś się nie zgadza, to jest wiadomość sprzed kilku dni. Generalna dyrekcja uregulowała wobec podwykonawców należność w kwocie 85 milionów złotych. Ze zgłoszonych i zatwierdzonych ponad 91 milionów. W ramach 6 kontraktów Astaldi pozostałe roszczenia to około 54 milionów złotych. To się zgadza mniej więcej? No sądzę, że tak. Ja dokładnie w tych cyfrach nie mam w pamięci. Dyrekcji, ale czyli rozumiem, że tak. Tak. To w takim razie w związku z tym, o czym pan, panie dyrektorze, powiedział, mam pytanie do pana doktora. Czy to jest normalna sytuacja, że za wykonawcę płaci generalna dyrekcja? To jest w ogóle patologiczna sytuacja. Mamy obecnie stan od mniej więcej 20 lat, gdzie na polskich budowach dróg krajowych i autostrad znajduje się funkcjonuje przynajmniej kilka zorganizowanych grup przestępczych. Przygotowałem, bezapelacyjnie jestem tego pewien, przygotowałem na zlecenie wiceministra sprawiedliwości taki raport, analizę przestępstw przy budowie dróg krajowych i autostrad. I myślę, że ten raport jest porażający, jest źródłem porażających informacji, które pozwoliły mi postawić tezę o tym, że mamy na budowach po prostu zorganizowane grupy przestępcze. To znaczy, żeby to dobrze też wybrzmiało i żeby tutaj uczciwości stało się zadość. Otóż nie wszyscy generalnie wykonawcy są przedstawicielami zorganizowanych grup przestępczych. To byłoby nieeleganckie, nieuczciwe, ale na pewno mamy przynajmniej kilka zorganizowanych grup przestępczych. Mhm. Czy zna pan, panie dyrektorze, ten raport, o którym mówił pan doktor? Znam, w sensie nie studiowałem go dokładnie, ale wie pan, wiem, że o jego istnieniu? Że taki raport istnieje. Na czym polega nadzór nad realizowanymi kontraktami ze strony generalnej dyrekcji? No, kontrakty są bardzo szeroko nadzorowane. No, chciałem, żeby pojawiło się słowo rzetelność. Rzetelność, tak. Na ile one są rzetelne? Na ile one są rzetelne? Mhm. Panie redaktorze, szanowni państwo, no, rzetelność jest tutaj potrzebna i jeżeli zdarzają się jakieś sytuacje świadczące o tym, że dana czynność została wykonana nierzetelnie, no to myślę, że to zdarza się we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko przy budowie dróg. Zasadniczo robimy to rzetelnie, ten nadzór... Przepraszam. Ten nadzór jest prowadzony przede wszystkim w celu dopilnowania należytego wykonania, należytej realizacji umów, czyli przede wszystkim prawidłowej wykonywania robót, prawidłowych uzyskania prawidłowych parametrów technicznych, no i prawidłowego określenia wynagrodzenia za te prace, które wykonawca wykonuje. Do tego dochodzi również nadzór do tego, jak dana firma, dane przedsiębiorstwo realizujące dany kontrakt rozlicza się
gronem podwykonawców, dostawców, usługodawców. I takie czynności są prowadzone. A czy na obecnym stanie rzeczy w umowach podpisywanych przez Generalną Dyrekcję z Generalnym Wykonawcą są mechanizmy, które chronią podwykonawców? W praktyce tak. Nie. To może pan doktor nabiera potem pan ryf. W praktyce nie. Tak się twierdzi, tak twierdzi minister infrastruktury, tak się twierdzi, jak przed chwileczką właśnie usłyszeliśmy pan dyrektor, a w praktyce nie. Dlatego, że prawo tworzy się dla realizacji stanów idealnych przy założeniu, że generalnym wykonawcą będzie uczciwy podmiot, uczciwy koncern. Tymczasem wśród wszystkich koncernów realizujących budowę dróg krajowych i autostrad posiadamy po prostu zorganizowane grupy przestępcze, które w taki umiejętny sposób dopasowują się do realiów uregulowań prawnych, że wykorzystują swoją dominującą pozycję i słabszą pozycję małych i średnich lub mikroprzedsiębiorstw. W związku z powyższym, choć rzeczywiście prawdą jest, że dokonano pewnych zmian i korekt w uregulowaniach prawnych, to one w praktyce nie przynoszą oczekiwanych skutków, które by pozwalały w całości rozliczać podwykonawcę. Ja państwu powiem, pan redaktor tutaj zaczął od Astaldi, ale proszę mi wierzyć, że... No to ostatnia sprawa. No bo akurat jest głośna, bo akurat zablokowali podwykonawcę Astaldi drogi, ale równie dobrze, proszę państwa, o ile wiem, a mam takie informacje od podwykonawców, planują zablokować drogi podwykonawcy także innych generalnych wykonawców w związku z powyższym i tego się należy spodziewać z tego, co mi wiadomo w ciągu najbliższych dni. W związku z powyższym jest przynajmniej jeszcze jeden wiodący generalny wykonawca, który nie rozlicza od kilku miesięcy podwykonawców. Mało tego, nie tylko, że nie rozlicza, ale nie zgłoszeni są niektórzy podwykonawcy do generalnego wykonawcy. Dlaczego oni są niezgłoszeni? Ano dlatego, że gdyby podwykonawca został zgłoszony do GDDKiA, to wówczas GDDKiA wypłaciłoby podwykonawcy polskiemu pieniądze, ale wówczas zwróciłoby się z regresem po pieniądze do właśnie tego generalnego wykonawcy. Generalny wykonawca zabezpiecza się przed tym regresem w ten sposób, że nie zgłasza podwykonawców i w ten sposób wie, że sam nie rozliczy podwykonawcy, ale jednocześnie GDDKiA nie wejdzie z regresem na jego konta. I teraz proszę zwrócić uwagę, że my w ogóle stawiamy tezę, iż mamy do czynienia z planowaniem przestępstw. W jaki sposób? Jeżeli generalnie wykonawcy zdejmują, mówiąc kolokwialnie, kontrakty w przetargach poniżej ceny kosztorysowej, poniżej kosztorysu inwestorskiego, to tworzy się luka finansowania. To znaczy z góry wiadomo, że nie ma możliwości, żeby budować zaplanowaną ilość dróg krajowych i autostrad, bo po prostu nie ma na to środków, bo oni sami zadeklarowali, że wykonają tę budowę poniżej kosztu minimalnego, poniżej ceny. W związku z powyższym z góry wiemy, że mamy do czynienia z planowaniem przestępstwa, ponieważ generalny wykonawca w takim przypadku lukę finansową może uzupełnić tylko na co do zasady dwa sposoby. Albo nie rozliczyć podwykonawców, albo wyłudzić środki finansowe z systemu ubezpieczeniowego z tytułu gwarancji należytego wykonania. Ewentualnie jest jeszcze trzeci model, model podwyższenia wartości kontraktu poprzez tak zwany fundusz korupcyjny. Co najmniej jeden z koncernów, jeżeli nie posiada, to posiadał prawie że oficjalny fundusz korupcyjny, w ramach którego poszczególni pracownicy odpowiadali za korumpowanie przedstawicieli inwestorów. W tym zakresie mamy zbrany materiał dowodowy, środki dowodowe, wiemy, która inwestycja, znamy bardzo dużo szczegółów, wiemy, kto wziął, kto dał, ile dał, o ile wzrósł kontrakt, co za to wybudowano. W związku z powyższym, jeżeli pan pyta o mechanizmy prawne, to powiem tak, jest przynajmniej 20... przynajmniej ja tyle ustaliłem, jest przynajmniej 28 schematów przestępczych, instrumentów przestępczych, które pozwalają zorganizowanym grupom przestępczym funkcjonować na szkodę polskich podwykonawców, a de facto na szkodę polskiego systemu finansowego, proszę zwrócić uwagę. Przecież niszcząc polskich podwykonawców, nie wpływają później podatki do polskiego systemu finansowego i na tym tracimy my wszyscy, każdy obywatel. I co pan o tym sądzi, panie dyrektorze? No cóż. Tak zacząłem od tych mechanizmów chroniących podwykonawców, ale doszliśmy już do scenariuszy przestępczych wręcz nawet. W takim razie odniosę się jak gdyby od końca od tych przestępstw. Przestępstwa zdarzają się, proszę państwa, we wszystkich dziedzinach życia, nie tylko tutaj w budownictwie. No i przed tym się nie uchronimy. Żadne prawo na całym świecie nie likwiduje przestępstw poprzez właśnie te zapisy prawne. Natomiast no, my działamy w ten sposób, że ci, którzy staliby się potencjalnymi ofiarami tych przestępstw, otrzymują od nas jakąś pomoc. Więc chciałem tutaj powiedzieć, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już w zapisach kontraktowych sprzed wielu laty wprowadzała
te pewne mechanizmy ochrony wcześniej niż na przykład pojawiło się to w prawie zamówień publicznych. Wiele obecnych zapisów w prawie zamówień publicznych, które zmierzają do chronienia właśnie podwykonawców, zostało jak gdyby przyjętych za naszymi wzorami. Wówczas te wzory nasze, ponieważ nie były poparte zapisami prawa, były trudne do wyegzekwowania. W tej chwili te mechanizmy są. W umowach poza tym wskazujemy właśnie to, o czym było mowa, obowiązek zgłaszania podwykonawców, bo to pozwala potem objęcia ich ochroną i wypłatą wynagrodzenia tym razem na zasadach przepisów kodeksu cywilnego. To, o czym mówił pan doktor, że niektórzy generalnie wykonawcy nie zgłaszają poddostawców i państwo o tym nie wiedzą po prostu, że taka firma istnieje. Zdarzają się? Niewątpliwie takie się zdarzają. Skoro nie wiemy, to trudno jest mi powiedzieć. Rozumiem. Natomiast zdarzają się takie rzeczy, które wykrywamy i wprowadziliśmy odpowiednie zapisy, między innymi kary za ujawnienie takiego niezgłoszonego podwykonawcy. Jedna z włoskich firm na przykład na jednym z naszych odcinków, ostatnio tutaj przekazano mi z oddziału taką informację, takich kar już ma naliczone przeszło 5 milionów złotych. Także to nie są małe kary. Rozumiem. Znaczy nie chcę być zwolennikiem spiskowej teorii dziejów, ale pan mówi o włoskiej firmie, a Stali też włoska, zdaje się. Zgadza się. Właśnie, dobrze, to inaczej zapytam. Czy może być taka sytuacja, że generalny wykonawca wyłoniony w stosownym przetargu nie ma nawet łopaty? Oczywiście, to się zdarza. Może nie tyle generalny wykonawca. Generalny wykonawca najczęściej posiada, można powiedzieć, kadrę zarządzającą. Nie zawsze, czasami posiada infrastrukturę. Najczęściej posiada kadrę zarządzającą i zatrudnia w GDDK IA nazywa takie firmy firmami teczkami. Ja nazywam je firmami słupami. Są to firmy, które bardzo często nie posiadają żadnego kapitału. Nie posiadają bardzo często żadnego pracownika poza prezesem. Nie posiadają oczywiście żadnej łopaty i dopiero ten pierwszy podwykonawca, ta firma słup, zatrudnia dalszych podwykonawców. Dlaczego? Bo wówczas koncern nie przejmuje, można powiedzieć, tego obciążenia negatywnego odbioru społecznego, bo gdyby koncern bezpośrednio nie rozliczył podwykonawców, to wówczas można by się spodziewać, że w mediach by huczało, ale jeżeli firma słup, prawda, jakaś spółka z o.o. założona na przykład w Sopocie z kapitałem 5 tysięcy i wyłącznie z prezesem nie rozliczy się z setką czy tysiącem podwykonawców, to wówczas, proszę państwa, nikt o tym nie wie, bo jest to de facto firma anonimowa. I taką sytuację mamy od de facto 20 lat. To znaczy mamy podwykonawcy, którzy są nierozliczeni od 8 lat, takich, którzy są nierozliczeni od 10, 15 i 18 lat. I przez 3 lata obecnego rządu nie wydarzyło się nic pozytywnego, co by pozwoliło tym podwykonawcom, którzy za własne pieniądze wybudowali drogi krajowe i autostrady. Bo to jest nieprawda, to jest powszechne nieporozumienie, że wybudowane zostały drogi krajowe i autostrady wyłącznie ze środków unijnych oraz środków budżetu państwa. To jest nieprawda. Pragnę temu kategorycznie zaprzeczyć. Otóż znaczna część dróg krajowych i autostrad została wybudowana z prywatnych pieniędzy, prywatnych podwykonawców, setek i tysięcy prywatnych podwykonawców, którzy zainwestowali własne prywatne pieniądze, wynagrodzenia pracowników, paliwa, w kruszywa, w asfalty, etc., etc. I nie otrzymali nawet nie tylko, że wynagrodzenia, ale oni nawet nie otrzymali zwrotu własnych kosztów. To jest w ogóle ciekawa sprawa, jak Platforma Obywatelska rozliczała z Unią Europejską te inwestycje, prawda? Skoro otrzymaliśmy środki na rozliczenie, na wybudowanie autostrad ze środków publicznych i unijnych, a okazuje się, że zostały wybudowane w znacznej części ze środków czysto prywatnych. Mm-hmm. No dobrze, ale coś ma się zmienić. Panie dyrektorze, w lipcu bodaj pojawiła się informacja, że resort sprawiedliwości przygotowuje regulacje o zapobieganiu nadużyciom w inwestycjach drogowych. I co się dzieje z tą propozycją, z tym pomysłem? Na jakim to jest etapie? Jeśli można, jeszcze wcześniej chciałbym powiedzieć taką rzecz, że w nawiązaniu do tych pana redaktora i pana doktora wypowiedzi. My oczywiście uczymy się i współdziałając jak gdyby z władzami naszego kraju też stwarzamy przeszkody tym działalnościom przestępczym. I w naszych kontraktach zawieramy już nowe zapisy, które co najmniej utrudniają, jeżeli uniemożliwiają takie działania. Więc odnośnie firm teczek, kiedy zaobserwowaliśmy te zjawiska, wprowadziliśmy do naszych kontraktów obowiązek wykonania tak zwanych kluczowych części robót bezpośrednio przez wykonawców. I w tej chwili już ten proceder
będzie, już tego procederu nie będzie. Natomiast jeśli chodzi o to, co pan redaktor w tej chwili pyta. No, jest zapobieganie nadużyciom w inwestycjach drogowych. Jest propozycja takiej ustawy. Myślę, że nie jestem tu w tym momencie kompetentny, jako że no, to proceduje Ministerstwo Sprawiedliwości. Swoją drogą ciekawe, że to Ministerstwo Sprawiedliwości bierze się za tę sprawę, a nie to resort, znaczy, który ma nieco więcej wspólnego z transportem, ale my, z budownictwem. Panie redaktorze, szanowni państwo, my bierzemy się za to ze swej strony. Ja tutaj nie wymieniłem całego katalogu działań naszych, jakie podjęliśmy, żeby pomóc tym podwykonawcom. To już wspomniałem na przykład, co robimy, żeby zlikwidować firmy teczki. Wspomniałem o karach za niezgłoszenie podwykonawców. Oczywiście są objęci ochroną, że możemy ich tam wypłacać bezpośrednio z kodeksu cywilnego, ale również prowadzimy inne takie działania, które nie są, że tak powiem, następstwem wymogów prawnych, a są to nasze inicjatywy. Na stronach internetowych na przykład publikujemy firmy, które są zgłoszone przez danego wykonawcę na danym kontrakcie. Każdy z nich może sobie z nich, czyli z tych podwykonawców, zaglądając na te strony, może sprawdzić, czy zostali zgłoszeni i jak gdyby pomagamy im zidentyfikować, czy nie zostali już wcześniej oszukani. Pan doktor, ale jeszcze jedno zdanie, tylko jeśli pan pozwoli, panie doktorze, ta ustawa, jeśli oczywiście pojawi się, ma dotyczyć inwestycji drogowych realizowanych przez Generalną Dyrekcję. Tak, panie dyrektorze? Tak, tak słyszałem. Też? Tak, uczestniczyłem w, i współtworzyłem... No właśnie, pan się powoływał dzisiaj na Ministerstwo Sprawiedliwości. Współtworzyłem tę ustawę, tak, faktycznie, na zaproszenie pana wiceministra Warchoła. Wnieśliśmy jako strona społeczna przynajmniej kilkadziesiąt poprawek i propozycji do tego projektu ustawy. O ile mnie wiadomo, to ten projekt ustawy trafił do zamrażalki w CASie, w Centrum Analiz, Analiz Strategicznych. Nie wiem, czy to jest w pełni rzetelna informacja, ale dotarły do mnie informacje, iż Ministerstwo Infrastruktury blokuje wejście w życie tego projektu. Uważa, że to jest zbyt daleko idąca ingerencja w obszar funkcjonowania Ministerstwa Sprawiedliwości, a ta ustawa jest absolutnie kluczowa, ano dlatego, że ona w ogóle zmienia strukturę wypłaty wynagrodzeń dla podwykonawców. Otóż obecnie jest tak, że generalny wykonawca, czyli koncern, jest sędzią we własnej sprawie. Jak chce, to odbierze robotę, jak nie chce, to nie odbierze. Jak chce, to obciąży kogoś karami, jak nie, to nie obciąży karami, prawda? A ta ustawa zakłada, że jeżeli nawet najmniejszy i najdalszy polski podwykonawca zrealizuje dowolny odcinek robót, może zwrócić się do urzędnika państwowego po potwierdzeniu wykonania tych robót i zwróci się po pieniądze nie do generalnego wykonawcy, czyli koncernu, a czasami zorganizowanej grupy przestępczej, tylko do Skarbu Państwa i otrzyma te pieniądze. Mhm. I to jest właśnie dlatego, jest takie ogromne, mówiąc kolokwialnie, larum w niektórych generalnych wykonawców, którzy starają się za wszelką cenę zablokować ten, moim zdaniem, naprawdę wręcz wiekopomną konstrukcję prawną, która może po 20 latach wreszcie ucywilizować sytuację na rynku rozliczeń polskich podwykonawców. Czy to, o czym pan mówi, panie doktorze, ma coś wspólnego z drogowym rachunkiem powierniczym? Tak, no to jest, można powiedzieć, troszeczkę podobne rozwiązanie, ale zasada właśnie jest taka, jak tutaj wspomniałem, czyli wykonałeś robotę, w związku z powyższym zwracasz się do urzędnika GDDKiA, ja, on przychodzi na inwestycje, potwierdza, tak, dokładnie, tak zwany inspektor drogowy przychodzi, potwierdza, że wykonałeś robotę, w związku z powyższym daje ci dokument, z którym idziesz do banku i dostajesz pieniądze, prawda, z pominięciem generalnych wykonawców. Naprawdę dobre rozwiązanie, tyle tylko, że wówczas by się okazało, że dla generalnych wykonawców nie ma pieniędzy. Dlaczego? Bo bardzo wielu generalnych wykonawców po prostu zdejmuje kontrakty, jak już ustaliliśmy, poniżej kosztu. W związku z powyższym, jeżeli doszłoby do rozliczenia wszystkich dalszych podwykonawców z robót, które wykonali, to okazałoby się finalnie, że dla generalnego wykonawcy nie starcza pieniędzy. I taką mamy, proszę państwa, tutaj sytuację. Otóż ostatnio nawet w programie pierwszym Polskiego Radia minister Adamczyk powiedział, że chętnie rozliczyłby wszystkich tych podwykonawców, którzy od kilku lub kilkunastu lat nie otrzymali pieniędzy, gdyby tylko mieli dokumenty potwierdzające, że wykonali te roboty. Otóż, proszę państwa, kategorycznie przeczę tej tezie, którą wyartykułował pan minister Adamczyk. Ci podwykonawcy, którzy czekają nawet po 18 lat na pieniądze, mają dokumenty potwierdzające wykonanie robót, ale nie mogą otrzymać rozliczenia tylko dlatego, że na przykład nie zostali zgłoszeni przez niektóre zorganizowane grupy przestępcze do generalnego dyrektora Krajowych Autostrad i ten generalny dyrektor nie może przez to dokonać rozliczenia. W efekcie mamy wybudowane drogi z pieniędzy w dużej mierze prywatnych polskich przedsiębiorstw, a proszę państwa, koncerny śpią spokojnie, ponieważ wiedzą, że nie spotka ich regres i nikt nie, i generalny dyrektor nie przyjdzie po pieniądze i im ich nie zabierze, pomimo że oni nie wypłacili tych pieniędzy podwykonawcom. Panie dyrektorze, tak na koniec, potrzebne są zapisy prawne, które tę sytuację
prostowałyby, nie byłoby tego problemu podwykonawców i tych pieniędzy, których od lat nie dostają? Wiele tych zapisów prawnych już zostało wprowadzone. To, co pan doktor tutaj powiedział, że nie możemy wypłacić komuś, kto stwierdziliśmy, że wykonał roboty, bo w starym, jak to tak nazwę, w starym stanie prawnym po prostu nie było takich możliwości. W tej chwili te zapisy prawne zostały wprowadzone i staramy się jak najwięcej tych, no, najchętniej wszystkie należności, które należą się podwykonawcom, zapłacić. Z poprzedniej perspektywy unijnej, tak to nazywamy 2.7.2.13, mieliśmy zgłoszeń od takich podwykonawców blisko 2000 na łączną kwotę prawie 900 milionów złotych. To są duże pieniądze i większość z tego wypłaciliśmy, te pieniądze, w oparciu o takie możliwości. Być może, że ktoś nie otrzymał dlatego, że pewne zapisy prawne nie były w stanie, nie pozwoliły nam tego dokonać. Panie dyrektorze, przygotowaliśmy takie zapisy, trafiły do premiera, trafiły do ministra infrastruktury. Rzecz tylko w tym, że po prostu leżą w zamrażalce. Do tematu wrócimy, bo temat bardzo ważny i bardzo interesujący. Pan Jacek Gryga, zastępca generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. I dziękuję. Pan doktor Mariusz Miąsko, ekspert prawa transportowego, goście dzisiejszej debaty jedynki. Dziękuję państwu bardzo. Była to debata jedynki.